Rzecz polega na tym, że w tych latach zdarzy się lub może się zdarzyć, może zaistnieć kilka wydarzeń, które będą miały głęboki wpływ na rolnictwo. Do nich należy między innymi zapowiadana rewizja systemu opodatkowania gospodarstw rolnych, zapowiadana rewizja systemu ubezpieczenia społecznego. Poza tym w roku 2017 upływa moratorium na import siuty sojowej GMO, a niedostatek tego rodzaju składnika pasz wywrze wpływ na dochody części gospodarstw polskich. W 2016 roku przestanie obowiązywać limit mleczny dla gospodarstw zajmujących się produkcją mleka, co też wywrze wpływ na efekty tych gospodarstw. I poza tym no, wiemy z doniesień, z dokumentów unijnych, że w roku 2014 ulegną prawdopodobnie dopłaty bezpośrednie. Trzeba pilnie śledzić warunki, jeśli chodzi o tę recesję światową, czy mówi się kryzys światowy. Jeżeli będzie się ona przedłużać, to trzeba bardzo ostrożnie kształtować politykę wewnętrzną związaną z gospodarstwami rolnymi. Przede wszystkim bardzo ostrożnie podejść do rewizji systemu opodatkowania. Nie można do kiepskich warunków dołożyć jeszcze gospodarstwu dodatkowe obciążenia. Nie można w tym czasie, czy bardzo ostrożnie podejść do rewizji systemu ubezpieczenia społecznego, bo wtedy by się po prostu dołożyło gwóźdź do trumny szeregu gospodarstw.